Wystawa Łodzianin w podróży ukazuje różnorodny, niezwykle ciekawy świat dawnych wojaży, mieszkańców naszego miasta. Pokazuje, jakie były przyczyny, powody wyjazdów z Łodzi, jakie kierowały nimi upodobania czy zainteresowania. Te zmieniały się na przestrzeni lat, zależne były od ilości wolnego czasu, możliwości finansowych, ale też poziomu wykształcenia. Podróże wielokrotnie wpływały na wizerunek naszego miasta, na jego infrastrukturę, ale również kulturę duchową i materialną Łodzian. Opowieść o podróżowaniu Łodzian rozpoczynamy prezentacją dwóch najstarszych dworców w naszym mieście. Pierwszy z nich to dworzec kolei żelaznej Fabryczno-Łódzkiej, dzisiejszy dworzec fabryczny, który pierwszy pociąg pasażerski przyjął w 1865 roku. Drugi dworzec to dworzec kolei warszawsko-kaliski, dzisiejszy dworzec kaliski, który wybudowany został w roku 1902. W tej części wystawy prezentujemy również przedmioty towarzyszące podróżnym. To walizy, pudła, na kapelusze, sekwojarze, futerały, które powstały przed 1939 rokiem. Wyjazdy na wyższe uczelnie, do pracy, wyjazdy biznesowe Łodzian prezentujemy w części zatytułowanej Wielka Podróż. Dla wielu Łodzian była to życiowa wyprawa. Dzięki niej zdobywali wykształcenie, doświadczenie zawodowe, poznawali nowych ludzi, nowe zakątki świata. Przywozili też z zagranicy techniczne nowinki, które zastosowali później często w swoich zakładach. Kolejna część wystawy poświęcona jest pierwszym wyjazdom wypoczynkowym Łodzian. W XIX wieku na dalsze wyprawy pozwolić mogli sobie bardziej majętni Łodzianie, natomiast robotnicy i przedstawiciele inteligencji wyjeżdżali na letniska w okolice Łodzi lub do podmiejskich lasów. Podróże inspirowały również łódzkich artystów. Wielokrotnie wyjeżdżali oni do podmiejskich miejscowości, tam szukając tematów do swoich prac. Na naszej wystawie zaprezentowane zostały m.in. pejzaże Samuela Hischenberga i Karola Hillera. Turystyka w Łodzi rodzi się od końca XIX wieku. Łodzianie zarówno uprawiali turystykę rowerową, jak i górską, ale także inne formy. W góry Łodzianie najczęściej wyjeżdżali w Tatry oraz w Gorce. Rzadziej wybierali się w Beskidy Wschodnie, co było spowodowane większymi kosztami wyjazdów w odległe rejony Polski. Na wystawie prezentujemy pamiątki łódzkich turystów z okresu międzywojennego, m.in. plecak i czekan Hermana Wenta, ostatniego przed wojną prezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Łodzi. Herman Wendt, urodzony w niemieckiej rodzinie w Nowosolnej, podczas wojny został rozstrzelany przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego, gdyż odmówił podpisania niemieckiej listy narodowościowej. Na ekspozycji prezentujemy również pamiątki i obiekty związane z turystyką kajakową, m.in. kajak przenośny. Łodzianie na kajaki także udawali się do najcieplejszego w okresie międzywojennym rejonu Polski, do Zaleszczyk. Na zdjęciach, które pokazujemy na wystawie, prezentujemy łódzkich kajakarzy, m.in. na Dniestrze. Łódzcy robotnicy aż do okresu międzywojennego ze względu na trudną sytuację materialną, niskie wynagrodzenia, a także brak możliwości wzięcia urlopów, pozbawieni byli możliwości zorganizowanego wypoczynku. Dopiero w okresie międzywojennym wraz z wprowadzeniem ustawodawstwa prawa pracy pojawiła się możliwość wypoczynku także łódzkich robotników. W latach 30. taki wypoczynek organizowany był dla osób pracujących przez lewicowe organizacje społeczno-polityczne. Najczęściej Łodzianie udawali się w latach 30. do Józefowa, koło Tomaszowa Mazowieckiego nad Pipilicę, gdzie były organizowane czasy robotnicze. Ostatnią część ekspozycji poświęciliśmy wypoczynkowi Łodzian na terenie miasta. Parki, szczególnie w okresie międzywojennym, stały się miejscem, gdzie Łodzianie mogli aktywnie spędzić czas. Szczególna miejsce na ekspozycji zajmuje postać Stefana Rogowicza, dyrektora plantacji miejskich, autora projektów dwóch łódzkich parków, Parku 3 Maja i Parku imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Dzięki niemu parki te zaczęły mieć charakter ludowy, czyli przestały się być tylko
tylko miejscem, gdzie można było odpocząć na łonie natury, ale także zaczęto budować na ich terenie infrastrukturę do aktywnego wypoczynku. Na wystawę przygotowaliśmy mapę województwa łódzkiego, na której wskazane zostały wybrane miejsca wypoczynku i wycieczek mieszkańców Łodzi do 1939 roku. Zachęcamy do uzupełnienia mapy i oznaczenia miejsc polecanych przez Państwa. Staną się one pretekstem do podejmowania kolejnych wypraw w okolice Łodzi, poznania miejsc ciekawych lub zapomnianych, związanych z historią naszego regionu lub wartych odwiedzenia ze względu na walory przyrodnicze.